Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Borowego Rooma. Dzisiejszy Borowy Room będzie taki, myślę, dość ciekawy. Dlaczego? Dzisiaj obrabiamy zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Zdjęcie to wykonał Tomasz Rogulski na północnej Korsyce w regionie Bastia. Kochani, dzisiaj pokażę wam, jak z takiego zdjęcia robić takie. Ha! Zapraszam. Na pulpit Lightrooma weźmiemy zdjęcie wykonane telefonem komórkowym. Zdjęcie zrobione w RAW-ie telefonem Samsung S7. Kochani, i zdjęcie zrobione przez pana Tomka Rogulskiego. Było to, ja może pokażę to zdjęcie, włączymy Lightrooma. Zdjęcie to wykonane zostało na północnej Korsyce w regionie Bastia. No, myślę, że jest dość takie ciekawe i można dla niej troszeczkę podpracować. To jest nasz surowy RAW, jaki wypluł telefon, jaki wykonał Tomek. No, może coś z tego ciekawego zrobimy. Co byśmy tu mogli zrobić? Na pewno, skoro to był zachód, to podjedziemy trochę temperaturą barwową. Niech będzie 5550 kelwinów. Tak. Dodajmy troszeczkę tinty. Plus 2. Dużo. Plus 1. A, i tak będziemy to przyciutko powolutku korygować. Ja tu się muszę rozglądnąć jeszcze, co by można było z tym zrobić. My na pewno ze światłami. Co nam się tutaj dzieje? No wiele nam się... Nie, no dużo się dzieje. Fajnie, możemy zejść praktycznie całkowicie. Tak. Troszeczkę wyciągniemy cienia. Niedużo. Dodamy bieli. I zejdziemy czernią troszkę w dół. To nam tych kontrastów tu wyciągnie. Można dodać troszkę vibrance, saturacji. Saturacji świateł. Jaskrawości, o, tak się wyrażę, i troszeczkę koloru, nie za dużo, na razie tyle. Na pewno zadziałamy tutaj, w tym miejscu, na te chmury. Zwiększając kontrastu, troszeczkę zmniejszając ekspozycji, zmniejszając świateł. Zobaczcie, jaka tutaj się dramaturgia tworzy. Jeszcze troszeczkę ściągnął może ekspozycji, tak, no, niech będzie na razie tyle. A przejrzystości tutaj mamy nie za wiele. Myślę, że tak nam wystarczy. Tutaj to nam spowoduje, że nam zdjęcie tutaj te wszystkie kontrasty na półcieniach i takie pośrednie kontrasty, one nam będą mocniejsze i dzięki temu ta dramaturgia tych chmur, ojejku, źle kliknąłem, dramaturgia tych chmur będzie taka bardziej widoczna. Jeszcze sobie, ja potem to zdjęcie i tak będę przekadrowywał pewnie na 16:9, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie je wyprostuję. Tak, mniej więcej tutaj wyprostujemy. O! Hop. Powiedzmy, że jest prosta. Będę chciał tutaj jeszcze nałożyć w to miejsce. O, tutaj. Będę tutaj chciał właśnie też zobaczyć, co się stanie, gdy zmniejszymy świateł. Troszeczkę można ich zmniejszyć. Zwiększymy tutaj kontrastu i tej przejrzystości jeszcze. Zobaczcie, co nam się dzieje z tymi... Zmniejszam, a zwiększam. Co się dzieje z tymi promieniami, jak one pięknie wychodzą. No cudownie. Nawet troszeczkę to tak zrobił. O, w ten sposób. Hop. Zobaczmy, co się stanie, gdy bawimy się temperaturą barwową. No, piękności się tu dzieją, ale ja będę chciał tutaj troszeczkę temperatury barwowej minimalnie zmniejszyć, żeby ten błękit tego nieba był
przyjemniejszy, mniejsza też troszeczkę tinty, żeby taka delikatna tutaj zielonkawa poświata nam wyszła. Bardzo subtelnie, natomiast tutaj nakładam kolejny filtr. Tutaj zwiększę temperatury barwowe. Znowuż troszeczkę zmniejszę świateł i troszkę tej ekspozycji. I tutaj dodamy tinty. Tutaj dodamy tinty. Zobaczcie, jakie fiolety pokazują. Z tego co wiem, to zdjęcie było zrobione świeżo po burzy. Świeżo po burzy. Tu Tomek wysłał mi jeszcze inne zdjęcia z tęczą, nie z tęczą, ale to mi jakoś tak do mnie mocno przemówiło. No, jest przyjemne. Jest fajne. Chciałbym te promienie tu jeszcze podkreślić, ale nie chcę za bardzo ingerować przy przejrzystością w te zdjęcie. Nie chcę ich też malować, tych promieni, bo to jest takie no januszowate tworzenie sztucznych promieni, więc może spróbujemy to ogarnąć miejscowo, tylko w tym miejscu, nakładając filtr gradacyjny. Tu sobie zmniejszam, żeby sobie zobaczyć podgląd maski. No, u mnie w moim Lightroomie nie ma podglądu maski na czerwono, jeżeli chodzi o filtry. Czekajcie, ja sobie poprawię mikrofon, może coś chrobotać. Nie ma takich rzeczy, więc radzę sobie w taki sposób. Nie jest źle. Troszeczkę tu zwiększę kontrastu, tak żeby nie było widać. Zwiększę też tutaj tej przejrzystości, że sobie to... Może tutaj by dodał światło. O, całkiem przyjemnie. Różnica jest bardzo subtelna, a jednak ma troszeczkę wpływu na odbiór naszego zdjęcia. Można to nawet jeszcze troszeczkę zrobić. No fajnie. Tu troszeczkę mam za dużo tego pomarańczu, a tutaj chcę, żeby on pozostał z tej strony. To sobie jeszcze przyjadę troszeczkę w dół tutaj. A tutaj go minimalnie ściągnę. Nałożę kolejny filtr i delikatnie przejdę w chłodniejszą barwę. O! Może tak. Potem jeszcze kolorem selektywnym dopracujemy to barwy tego zdjęcia. No a tutaj dół. Tutaj pasowałoby coś z tym dołem jeszcze zrobić. Jeszcze by pasowało coś z tym dołem zrobić. Założymy taki filtr jeszcze tu gradacyjny. I też podjedziemy tutaj kontrastem. Przejrzystością troszeczkę, niedużo. Co nam się dzieje, gdy się bawimy światłami? No światło można troszkę dodać. O, tak. Tu już jest przyjemnie, ale tu bym chciał, żeby było ciemniej. Więc tutaj troszkę dodam świateł, żeby nam za bardzo nie przyciemniło tej piany. Minimalnie ściągam ekspozycji i dodam kontrastu. Nie za wiele. Patrzmy, jaka tam jest różnica już w tej chwili pomiędzy tymi zdjęciami. No jest. Robi się jakiś klimat. Jest jakiś klimat zachodu. Zobaczmy, jakby to zdjęcie wyglądało. 16:9. Jak dużo musiałbym ściąć? No kurczę, zależy mi na tych chmurach. Zależy mi też tutaj na tej fali, bo ona tu fajnie coś opowiada. Coś się dzieje na dole. Burzy spokój tego morza, które tu już jest po burzy właśnie. Dosyć spokojne, a z tą falą coś się jednak dzieje na dole tego kadru, więc może zobaczmy, jakbyśmy to przekadrowali. Kwadracik po prostu, 1:1. Tu troszeczkę fajna jest. Ta ciemniejsza chmurka. Tutaj te barwy też dosyć ciemne. Szkoda byłoby je stracić. Zawsze mam problem z przykadrowaniem zdjęcia. Zawsze mam problem, bo za dużo bym chciał
kino. Za dużo bym chciał okroić. Nie, może inaczej. Za dużo bym chciał okroić, a i za dużo naraz pokazać. No taki mały paradoks. A nic, zostańmy przy formacie. To jest format 4:3, tak. To jest format 4:3, więc pozostańmy przy formacie 4:3. Ja mam wrażenie, że to jest krzywe jeszcze, ale nie jest krzywe. Nie jest krzywe. Może wyrysujmy do horyzontu. Jeszcze raz, tutaj jak sobie klikniemy w tą poziomicę, którą tutaj mamy w tym miejscu, to możemy sobie właśnie do prostego horyzontu wyrysować i wtedy nam automatycznie kadr przyprostuje na prosto. Tak. Myślę, co można by było tu jeszcze zrobić. No na pewno teraz możemy dodać troszkę tinty. Delikatnie trochę tego fioletu. Pobawmy się teraz. A może jeszcze, wiecie co? Zrobimy winietę. O tak, tutaj słońce mniej więcej stąd wychodzi, więc tą winietę zrobimy tak dość tutaj z tego miejsca. Opsa. Działa nam z tyłu. Tutaj dopasujemy jeszcze tapianie. I winietę zrobimy z kontrastu. Op, i troszeczkę ekspozycji zmniejszę. Tutaj widzę też, możemy kontrastu ogólnie już dołożyć w naszym zdjęciu. Nie dużo, myślę, że 11 będzie dobrze. O, i troszeczkę ściągnę ekspozycji. Zobaczcie, co się dzieje, jaka dramaturgia. Tylko dodam. Najmocniej przepraszam. Tylko dodam jeszcze, ściągnę troszeczkę tych czerni, żeby nam tutaj te smoliste czerni nie wychodziły. No, tutaj troszeczkę nic nie dzieje. Dobra, w międzyczasie, kochani, zajmę się odszumianiem naszego zdjęcia. Przechodzę sobie do sekcji tej odszumiania i wyostrzania. Najpierw je podostrzę. Nie chcę, żeby było zbyt ostre, to jest komórkowe. No, 55 powiedzmy wystarczy. Dajmy promień na 1:1. Troszeczkę odszumiania. Może w kolorowym się zajmiemy odszumianiem. Włączę. Odszumianiem koloru. A standard 25 wystarczy. I teraz idziemy z odszumianiem. Wciskając sobie klawisz Alt, tutaj taki podgląd na kontrastach w czerni i bieli mam. Nie chcę za bardzo odszumiać tego zdjęcia. Dobra, 25 wystarczy. Moim zdaniem troszeczkę szumu jest, no co niech, dla co niektórych to będzie za dużo. Dla mnie taki szum jest, nie jest w niczym nie przeszkadzający, a daje taki efekt szczegółu na zdjęciu. No jednak szczegóły kryją się w szumach, można tak powiedzieć. Kryją się w szumach. Dajmy detalu, zwiększmy. 45 i no wystarczy. I teraz jeszcze maskowanie. Nie jadę tak całkiem do końca. Wystarczy. Wystarczy. Nasze zdjęcie jest... O, nawet za dużo wymaskowałem, bym powiedział. Za dużo. 31. Tak, wystarczy. Więcej. Więcej nie trzeba. Ale zobaczcie, co my żeśmy tutaj zrobili już. Jaka... Fajna dramaturgia się wytworzyła na tym zdjęciu. No nie wytworzyła, no my żeśmy to przed chwileczką zrobili. Kochani, teraz zmniejszę sobie, znaczy wyzeruję sobie ustawienia tutaj jaskrawości i saturacji naszego zdjęcia. Dodam przejrzystości, jeszcze troszeczkę dodam przejrzystości, niewiele.
Tak. Na 10. Tak, na 10. Co nam tutaj się jeszcze dzieje? Co byśmy tym... Pobawmy się naszym kolorem selektywnym. Jak nam się czerwienie układają. No, tutaj moglibyśmy... Czerwień mamy praktycznie w jednym miejscu. Tutaj, na tym stateczku możemy go troszeczkę, tą czerwień mu przejść tak pod taki bordo. Mieć odcień tej czerwieni. Będzie on bardziej... Tak, będzie bardziej... Bardziej widoczny, że tak powiem, na naszym... O. Samej tej czerwieni. Patrzmy, jak się różni. No, tutaj malutkie jest, to się wiele tak nie różni, ale... Ale będzie się tak troszeczkę bardziej rzucał w oczy. No co niektórzy powiedzą? Usuń ten statek niepotrzebny, zaburza zdjęcie. Nie. Ja nie usuwam elementów krajobrazu, jak ludzi, drutów i tego typu rzeczy. Także... Tak to na razie musi... pozostać, ale to słoneczko tutaj piękne, takie ciepłe świeci na te chmury. Ono już jest pod horyzontem, ale że chmury są wyżej, to jeszcze na poziomie tych chmur ono je oświetla. No, kula ziemska jest okrągła. Tak, kurczę, zawiodłem was. No, jest okrągła. Tak, dobra, kochani, zobaczmy nasze pomarańcze. Co byśmy mogli? Nie, no to już jest za czerwono. Za czerwono, ale tak na minus jeden możemy je dać. Żółcie. Gdzie nam się żółcie układają? Zobaczę, co nam się z żółciami dzieje. Tak ruszam tutaj drastycznie, żeby widzieć po prostu, gdzie nam to działa. Żółcie bym dał tak nawet troszeczkę pod zielony. Pod zielony. Katnie, tak. Plus 7 niech będzie. Nie, mniej. Plus 5. Zielenie. No mamy tu jakieś zielenie. Są zielenie. To jest akwa. Zielenie. Są jakieś zielenie. Tutaj mamy. Ta zieleń nam się troszeczkę maluje. Zieleniowy podszedł tak pod taki seledyn delikatny. Z 15. Błękity. No błękitów wiele nie mamy. No tutaj pokazuje. No niby tu jakieś przebijają, ale ktoś ich lajcu nie widzi tutaj. O widzicie, jak za bardzo przejadę, to się takie paskudne dzieją rzeczy. Ale błękity troszkę pod fiolet. Aqua też nam troszkę pod fiolet. Czy mamy gdzieś purpurę? No, z purpurą wiele rzeczy nie mamy do czynienia. Z magentą też. Chociaż tutaj powinno to łapać tą purpurkę troszeczkę. Przejdę nią w fiolety. Bardzo subtelnie. Saturacja. No i tu możemy zadziałać przeróżne cudawianki. Zobaczcie, jak ile jest żółci, ile jest ciepła na tym zdjęciu. Pomarańczu. Jak ściągnąłem pomarańcz. Zdjęcie jest niemalże czarno-białe. Ale to na końcu sobie saturację poprawię. Tutaj mamy jeszcze jasność. Rozjaśnić, bądź przyciemnić nasze pomarańcze. Pomarańcze same w sobie bym delikatnie rozjaśnił. Tak z plus 5. Żółcie. To nam się dzieje z żółciami. A rzuci delikatnie minus 1, minus 2 przyciemnił. Czy zielenie gdzieś nam się dzieje, robią? Tutaj mamy zielenie na dole. No to zielenie możemy rozjaśnić tutaj, żeby troszeczkę je pokazało przyjemnie. O, w tym miejscu tu są nasze zielenie. I tak fajnie teraz się tutaj ukazał cień jeszcze od tej wody. Załamującej się tutaj fali. Tu kurde, jeszcze jest taka, coś się dzieje, jakaś nuda. Ja tutaj bym jeszcze z tej strony o tak dołożył. Przyciemnił kontrastem świateł. I może przejrzystości delikatnie zmniejszyć. Troszeczkę, żeby kierować to oko w to miejsce. I jeszcze przebłękity. Błękity troszeczkę rozjaśnimy. Przyjemnie. Podział odcieni. No to tak, na światła. Na pewno dołożę sobie takiego pomarańczu żółci. No, 45 będzie. Wartość będzie dobra barwy. Oczywiście tutaj nie będzie tyle saturacji. Saturacji mniej. Około 15 może.
Zobaczmy, może to usunę, może to wyłączę. Ja to tak lubię sobie posprawdzę, co się dzieje. Ach, damy na cienie, damy takiego granatu. 225, nie wiem, co ja mam z tym, ale lubię. Lubię takie okrągłe liczby, jakieś takie zbliżenie. Oczywiście też mniej tego granatu, ale bym chciał, żeby się pojawiło go troszeczkę na naszej wodzie. Op, 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 op. No coś się delikatnie nam pozmienia. Tutaj profilu aparatu nie włączam obiektywu, no bo to jest, możemy aberrację automatycznie usunąć, ale nie, no, nie będzie widziało, to jest telefon. Nie będzie widziało, trzeba byłoby zrobić profil własny, ale nie jest źle, nic się takiego złego tutaj nie widzę, żeby coś się działo, więc to bym pozostawiał. Tutaj przejdźmy jeszcze do kalibracji barw. Tutaj mamy i na cieniach. Na cieniach ja bym poszedł troszeczkę w tintę, troszeczkę w tą stronę. Popatrzcie, co tu się dzieje. Co nam się dzieje? O, jak te fiolety tego zachodu pięknie zaczynają wychodzić. Dajmy na 17. Może nawet i za dużo troszeczkę jest. Na 15 dajmy. O, już co się dzieje, wyłączę. Włączę, już tu zaczyna się pojawiać inna barwa. Tutaj mamy priorytety, że tak powiem, poszczególnych barw. RGB, czerwony, zielony i niebieski. I też się nią pobawmy. Zobaczmy, co nam się dzieje, gdy jedziemy w tą stronę. Idzie całkiem takie zmiana barwy. W tą stronę idzie pod żółć, pod zieleń. A to dajmy ją troszeczkę pod tą żółć, pod tą zieleń, delikatnie, plus 3 może. Priorytetem zieleni, co się dzieje. Tu nam idzie w tą stronę, tu nam idzie w tą stronę. Może minimalnie na minus 3. O, przepraszam was, kochani, ja nie mogłem włączyć telefonu. Czekam na kuriera i po prostu może dzwonić. Teraz je posprawdzam, jak ja tutaj zadziałałem. Fajnie. I z naszą zmianą odcieni barwy niebieskiej. Znaczy to nawet nie jest taka zmiana odcienia, to jest po prostu drastyczne zadziałanie na nim. Przejdźmy minimalnie. Minimalnie, tak. No, a może w drugą stronę? Co nam się tutaj dzieje? Można tutaj tą saturacją powalczyć. Opsa, powolutku. Ja to sobie lubię tak podopieszczać, powolutku się pobawić. Nie ma na każde zdjęcie jednoznacznej recepty, trzeba je po prostu dopieścić, bo nie ma recepty. Może subtelnie pójdę tutaj delikatnie z minus 3. Większe saturacji. Popatrzę teraz jeszcze co tutaj. Dlatego, kochani, ja wziąłem naszą saturację tam, wtedy zmniejszyłem, zostawiłem sobie tylko do takiej wstępnej obróbki, a potem wyzerowałem jaskrawość i saturację. Tu dajmy plus 5. A zielenie. To by się stało, by się zadziałali na zielenie. Oj, to już taka sraczka typowa. Ale tak. No niewiele, z plus 2 bym tutaj zarzucił. No i zobaczmy różnicę. Wyłączymy cały ten moduł. I włączymy. No, coś się w miarę przyjemnego dzieje. Fiolety się pokazały. Ale może tak zobaczmy teraz, jakbyśmy tinty zmniejszyli delikatnie. No może być. Chociaż tutaj to miejsce i to mnie intryguje, to ty bym chciał, żeby tego fioletu było więcej, więc zróbmy takie małe oszukaństwo. Powiększę sobie pędzel, włączam sobie pędzel korekcyjny. Tutaj sobie mogę włączyć podgląd maski. Ciapnę delikatnie tu. Zmniejszymy pędzel. Tu
Tu. Tu. Jeszcze zmniejszę. Hop. 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 Tu ten nie będę chciał, tylko tutaj troszkę coś podziałać. W tym kierunku ją troszkę więcej. Wyłączymy maskę. Nawalimy na maksa i zobaczmy, co nam się... Ściągamy. Może... Na dwójeczkę dosłownie. Dosłownie na dwójeczkę. Chociaż zobaczmy, jak nam się tutaj jeszcze dzieje. Dam na maksa. To specjalnie tak, żeby po prostu widzieć, co się dzieje. Jak nam te moduły, te suwaczki tutaj się zachowują. To będzie wtopianko. Przejrzystości. Ej, dajmy czwóreczkę. No i jak nam się ten pędzlem? Jest delikatna różnica, troszeczkę kontrastu. A dwa i delikatnie przejrzystości. A na pięć wyłączymy pędzelek. Włączymy pędzelek. No jest bardzo, bardzo subtelna różnica, ale jednak jest. Tu mamy troszkę zieleni takiej, no podejrzewam, że tutaj była ta chmura po prostu przeszła w tą stronę, znaczy no, rękami będę pokazywał to w tą stronę, że ona przeszła w tą stronę i tutaj jeszcze było dużo więcej wilgoci w powietrzu, więc nam wyświeciła moc i po prostu jest niżej i więcej chmur, od których słońce, tutaj jak widać, one są niżej, się odbijało i bardziej zielenią to wyświeciło, więc można by było tutaj troszeczkę też podobnie zadziałać. Podobnie subtelnie. Hop. Nie będę. Podobnie subtelnie wyłączymy maskę. Ale w drugą stronę troszeczkę zmniejszę sobie tinty. Dosłownie minus 2. Tej barwy tutaj się pokazało. Co tutaj sobie popatrzę, co tu dzieje. Się bawić nie też dodam tutaj kontrastu. Ujeczka. I z 5 przejrzystości. A. No i troszkę więcej tej barwy zielonej się tu pokazało, chociaż bardzo, bardzo subtelnie. Zobaczmy, jak to nasze zdjęcie wygląda. Przed i po. No już jest drastyczna różnica. Jest olbrzymia różnica. Przepraszam, na tej naszej fotografii. No zobaczcie, tutaj też mamy te zielenie. One tu były widoczne. Tutaj więcej tych fioletów. My żeśmy je tylko troszeczkę wyciągnęli. Poprawili ich. Poprawili je. Zobaczmy teraz, jak nam nasze zdjęcie zachowa, jeżeli się pobawimy temperaturą barwową. Za zimno. Tu będzie masakrycznie ciepło. Za ciepło. Myślę, że te 5500 kelwinów jest takie optymalne. No, może 5700, zobaczmy. Jest ciepełko. No to jest ciepłe zdjęcie, no nie ukrywajmy. Jeszcze nad samą wodą może popracujmy. Opa, zrobimy tak. Można troszeczkę niżej. Zwiększmy troszeczkę kontrastu tej wody. Zwiększmy świateł na tej wodzie. Dajmy jej troszeczkę przejrzystości. Troszeczkę przejrzystości. Tego kontrastu. Zobaczymy, jak się naszą tintą będzie.
No, można takie plus 4 tinty dać. Tak się tylko patrzę, tak się tylko patrzę, co to się dzieje. A to już. Minus. Minus 7. Minus 5 bym zostawił. Bo nie ma. Wyłączę wszystkie filtry gradacyjne, jakie nałożyłem. No, przyjemnie. Dość przyjemnie. Tu jeszcze bym nałożył jeden. I zachodzący za morze. Troszeczkę tu jeszcze może tego kontrastu i przejrzystości malnie zejdę jeszcze ekspozycją. Minus 15, nie 15, minus 0,15. O, minus 0,15. Tutaj dodam świateł na tym filtrze. Troszeczkę tutaj. Nawet jeszcze za ciepłe. Troszkę bym to ściągnął. Ty. Dwójeczkę. Ciepłe, ciepłe zdjątko. Jeszcze tutaj poprawię nasze cienie i same kontrasty. Zobaczmy, co nam się tutaj dzieje. Może spróbujemy odjąć jaskrawości, a dodać ogólnej saturacji. Minus 1 odejmiemy i dodamy ogólnej saturacji na plus 2. I sama saturacja. I zieleń, i zieleń, i zieleń, i troszeczkę zieleni. Zobaczmy z naszym żółtym, co się dzieje. Żółci bym troszeczkę odjął. Pomarańczu. Też minimalnie, tak z minus 2. Żółci na minus 5. Nasze błękity. Ich wiele nie ma. Dodajmy błękitu. Niewiele, z plus 5. Fiolety się już... O, fioletów jest więcej. Teraz można też dodać troszeczkę. Plus 3. Nie minus 3. Matko, co ja robię? Plus 3 chciałem. Plus 3. Fajnie, fajnie. Dobra. Możemy tutaj... Patrzymy jeszcze, co nam się dzieje. Troszeczkę zwiększę świateł. Minimalnie dodam bieli. Kontrastu zmniejszę na plus 17. Jeszcze się tintą samą pobawię. O, minus 5. Dajmy jeden tinty. Było troszeczkę fioletu, ale nie za dużo. Może 0. Jeszcze samą ekspozycją naszą. Mamy minus 0. Minus 0. 19. Niech będzie takie ciemniejsze. Nie musi być takie ostre. Takie jasne. Histogram dość przyjemny. Myślę, że tyle by było. Zobaczmy na krzywych troszeczkę, tu w światełkach, szynkę w półcieniach. Minimalnie bym zszedł. Hop. O. Myślę, że nasze zdjęcie jest
skończone. Agono się prezentuje. Mam nadzieję, że mój Lightroom nie przymulił za bardzo, bo to różnie z nim bywa podczas takiego streamingu. A, dobra, korekta. 5650. Temperatura barwowa ogólna. No. Tutaj, kochani, mamy teraz zdjęcie przed oraz po obróbce. Tutaj zamknę te moduły, żeby było lepiej widać. Zdjęcie przed, po obróbce. Jest to zdjęcie wykonane telefonem komórkowym. Samsung S7. Jak widzicie, gdy włączymy sobie w telefonie funkcję RAW-a, to możemy potem cuda ze zdjęć sobie porobić i bawić się nimi tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście ta obróbka to jest moja propozycja, jak takie zdjęcia obrabiać. Każdy niech sobie dostosuje swój własny styl. Ja się może przełączę na pełną kamerkę, to już zrobię sobie myszką. Każdy musi, niech sobie dopracuje swój własny styl. Mam nadzieję, że coś dzisiaj Wam pomogłem, kochani. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, wpadajcie na live'y. Informacje są oczywiście na kanale. Na bieżąco możecie być informowani, więc kochani, i też wpadajcie na Facebooka, na grupy. Oczywiście linki są w opisach filmu. Ja teraz zdjęcie jeszcze eksportuję. Ctrl-Shift-E. Oj, teraz miałem kliknięte w OBS-a. Ctrl-Shift-E. Niech będzie katalog do filmu. Jakość 100%. Jako, że to jest zdjęcie 4:3, to długą krawędź, krótką krawędź zrobimy na 1080 pikseli, 72 dpi. No, to dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani. Mam nadzieję, że ten borowy room Was zainteresował. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jakiś taki przemroczony jestem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, kochani. I do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.